że się strułem na tego, na Sylwestra i Ale co. pojadłeś jakąś niezdrową No, żywność? jadłem jakąś dziwną żywność, wiesz, powiem ci, że była chyba albo przeterminowana, albo w ogóle coś z nią było nie tak, w każdym bądź razie. No i co się stało? To był Sylwester mojego kumpla, nie? No i No. wszyscy, były parę pokoi i był pokój, w którym balowali i wiadomo, tam gdzieś polewali sobie, piccolo. I był pokój, Ładnie. zgonów, gdzie tam po prostu wrzucali zwłoki. Teoretycznie to wiesz, otwierałeś i wrzucałeś tam kolesia, co on tam robił, czy on ten, to już nieważne było. Ważne, żeby go tylko tam wrzucić, nie? No i mi się akurat przytrafiło, że też tam niestety mnie wrzucili i ten. A, to musiała dojść do pomyłki na pewno bardzo. No, powiem ci, że nie, bo taki troszeczkę za bardzo ten. I słuchaj, i w tym pokoju zgonów. Jedyne co pamiętam, to jak się czołgałem przez tych wszystkich ludzi, którzy tam leżeli i wiesz, i taka rzeźnia wszędzie gdzieś tam kogoś czułem, tak wiesz, to gdzieś się czołgałem i się położyłem i zasnąłem sobie, nie? A to najprzyjemniejsze I miejsce cio, w i życiu, cio, jak cię cio, 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 zasypia. jeszcze było ten, kontrola oczywiście, gdzieś tam przychodził ojciec tego kolegi O i on Boże, tam jakby żeście sprawdzał. przy ojcu się bawili. Albo on to spoko jest taki koleś, nie? I wiesz, on tam wchodzi, zapala światło, a nagle z szafy wyskakuje kolega i zaczyna, wiesz, wyklinać, z gości to światło i w ogóle przeklinać. I wiesz, i później się troszeczkę styrał, jak zobaczył ojca, przeprosił oczywiście i ten. A później No. największa zagadka wieczoru, którą jeszcze do dzisiaj nikt nie rozwiązał. Powiem ci, słuchaj, drzwi zamknięte, nie wiem, czy już ci kiedyś to mówiłem, drzwi zamknięte były No nie, nie, nie mówiłeś mi na nigdy. imprezy, nie? Były na imprezy drzwi zamknięte i kolega miał Czyli była klucz. impreza z selekcją, Tak, była a zamknięta ty... impreza. I słuchaj, i powiem ci, a co Nexus zrobił? Godzina gdzieś tam 23, a Nexus na klatce siedzi, a drzwi są otwarte, a Ale klucz przecież ty u byłeś w niego. tym pokoju, jak No, rozumiem. wylazłem z niego właśnie i wylazłem w ogóle jakoś dziwnie ten. A. Czaisz? I do dzisiaj to jest. Teleportacja. Do dzisiaj Sytuacja nierozwiązana niewyjaśniona, zagadka. co? No, a tym. No. Tam. Magiczny. Nieźle, nie? Takie historie ci powiem. Były, ale no. Później mi tylko opowiadali, jak to wszystko się tam działo. Wiesz, jak to jest na imprezach, co? Oho, A ty co? no to fajnie. No nie wiem, czy mogę przebić historię z tą. No Ale ja to czekaj, no mam niech się historię, zastanowię. Nie, bo ja mam na wiesz pewno jak to dobre. są z tymi młodymi ludźmi teraz. Właśnie słyszałem różne historie złe o młodych ludziach. Ja tu Czekaj, gdzieś bo strzelam tym czołgiem szatańskim. musiałem wam helikopter zestrzelić, chyba spadł. No nie, co ty powiadasz, że on spadł? No nie No. powiedziałbym stary nigdy. To jakiś koleś, Christopher, próbował przebiec. Fuck, odlatuję, nie złem, nie zabijesz mnie! Nie, kurde! Nexus, jestem Co za. Co helikopterem! za gnojek, jak ty żeś się tam pakował? A już cię ładuję, gnojku. A masz, stary. Czekaj, bo tu jakiś wasz jeepek jechał i dwóch typów zabiłem. Ja pierdzielę, ale żeś uciekł, stary, w takim Słyszałem! fartem. O kurde, ktoś mnie zabił. Ty szczęściarzu są. Nie, na spokojnie, bo ja na Sylwestry jeżdżę od wielka Ho, ho! w to samo miejsce, chociaż od teraz się nazywam. Gdzie byłeś na Sylwestra w zeszłym roku? Ja mówię, a tutaj, w tym samym miejscu, nie? Bo jeszcze tam 10 lat już z rzędu czy ileś tam. O jak to, jak nie było? Ja mówię, tak? I się wtedy dość trochę zdziwiłem. Nie To wiem, czy czekaj, to czas ty od czasu pojechałeś tak na się stało. imprezę, która miała się odbyć, a się nie odbyła? Nie, A że co? rok temu. Rok temu. Że nie, ja myślałem, że byłem tam, bo to ciągle jestem, a się okazało, że to wcale tam nie było imprezy, tylko w Krakowie, a nie w górach. Aha, czyli ty chciałeś być na imprezie, na której ciebie nie było. Teoretycznie tak, to mogę zrozumieć. No nie, tak tylko powiedziałem, bo nie To, to, wiedziałem, no się to mówię, okazało, że tak że powiedziałeś, w tak? Krakowie na placu żydowskim tam Na u tym. placu żydowskim, Boże. O, tam fajerwerki, zapiekanki najlepsze. Najlepsze zapiek. O, ja cię Jak to pierd. jest czołgiem stary? Nie mówisz, że ty nie trafiłeś, ty To jesteś nie ja zozolem. jestem zozol. No. Nie, ja byłem. Ja ukradłem helikopterem i ten. I uciekłem. Ale tam czołg jest głupi, wiesz, i strzela. No i co teraz? Patrz, 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 patrz. Ui, 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 ui. O nie! O nie! Czemu? Aha, Kurcze przecież mać! jest O, zginąłem! O! A, Nexus. Masz słaby wynik, wiesz, najgorszy na świecie. No, już właśnie widzę, że jest bardzo, bardzo słabo mi idzie. Życia ode mnie. Czekaj, patrz, jestem helikopterem! Nie idzie mi coś. Ale spokojnie, bez paniki, tutaj Nexio jeszcze zapanuje nad sytuacją. Kto był w tym helikopterze? Znowu Christopher Strzelił. dostał.
Powiedz, że ty byłeś w helikopterze. Nie, po nie, 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 co ty? Stary, strasznie. Dostał dwie rakiety i padł od razu, na starcie. Macie jeszcze 108 tiketów. W ogóle jak wy to podkładacie? No my podkładamy cały czas, stary. Wiesz, jak się podkłada ładunek? Wpisujesz kodzik 1, 2, 3. 1, 2, 3. I masz uzbrojoną bombę. Czekaj, bo muszę tu się na was zaczaić, bo widzę... To widzę, że mamy bombowo tutaj, powiem ci, są. O, 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 tu jest przecież ładunek, a ja go nie zauważyłem. Nie zauważyłem wielkiego ładunku. O, coś do mnie ja jestem helikopterem, stary, nie zrobicie mi nic. Uuu, ale dostał z Rexa. Ktoś chce mnie uleczyć? Czekaj, bo ktoś chce mnie uleczyć, bardzo miły człowiek. Nie, 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 czekaj, gdzie jesteś tym czołgiem? Ty jesteś czołgiem? Nie, nie, nie jestem czołgiem. Ja podłożyłem... Czołgiem. Ja podłożyłem ładunkiem. Tak. Dobra. Zniszczenie przekaźnika 500 punktów, stary! Zderzyłem się ze ścianą, ja... Przewróciłem się o ścianę. Jak tym Rexem zabijam? A czemu wszyscy są w twoim teamie? No bo ty jesteś słaby i wszyscy mnie zauważyli, wiesz? Boże. Powiedzieli, o, czemu nas jest w ogóle tak mało na serwerze, stary? No bo wybrałeś jakiś stary cygański serwer. Stary, bo ty w ogóle nie masz followersów, stary, na Battlelogu. Czemu nie wszyscy widzowie nie wejszli? No bo nie poinformowałem nikogo, tak? Aj, wejś, stary. Następnym razem informuję. A wiesz co, mógłbyś jeszcze jakąś historię o pudełkach o pizzy opowiedzieć? Pudełkach o pizzy, stary, co ty? Że masz... jak ułożysz pudełka o pizzy, to możesz nimi otoczyć cały świat. Ty jesteś dziwakiem, tak, ja ci... Mówisz te kubełki z kurczaka, ty jesteś stary downem. Naprawdę ci powiem. Czekaj, bo nie wytrzymam z pudełkami. Mógłbyś, że jak na przykład pudełka od pizzy mógłbyś sobie przykleić do rąk i byś mógł być Ikarem. Ikar! Stary, z pudełkami ja od pizzy. Pierdziele. Taką historię znasz? Nie, nie, nie znam. Stary, to ty sobie robisz skrzydła z pudełek po pizzy. Czekaj, bo ja mogę wyjść z gry i mogę zaprosić ziomków, stary. Zaraz tu będzie tłum. Weź, stary, zrób tu tłum, zrób tu hałas, co? Ja wiem, jak to zrobić za bardzo. No bo ja ci powiem, że ja tu chodzę i nic nie... Patrz, 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 patrz. O, dostałem jeszcze z czołga. Okej. Okay. Tu daję. Czekaj, daję ogłoszenie. To weź tam strzel, stary. A fejsika dałem, wiesz? To super, super, bardzo się cieszę. O, ja cię pierdzielę, będę miał czołg, są. O, jak ładnie. O, stary, ale ja ci ten czołg rozwalę moim super helikopterem. Są, stwierdzam, najlepsze odcinki Battlefielda, jakie są w internetach. To są czyje? Nasze. Już myślałem, że moje. No twoje to wiesz, tam starasz się, widzę, że się starasz, ale... Ja widzę, że ty masz największe parcie na kille, stary. Cały team mówi, hej Nexus, moglibyśmy wygrać, gdybyś teraz zrobił ten krok w lewo, a... Ale nie, bo krok w prawo jest skill, jeden. Nie, o, dostałem. Nexus dostał, ale dostałeś, a sprayem strzeliłem, wiesz, tak pogardliwym nie, sprayem. Ty stary strzela z tego... M416, ja nawet nie strzelałem, ja w ogóle wziąłem i popatrzyłem na ciebie, stary. Ta, żeś chyba pierdnął bonka. A że się przewrócił, mam apteczkę, stary. A ciężko mi tu, powiem ci. Zaraz ci powiem, co ja zrobię. No znowu sobie wezmę czołga. Ja już biorę czołga i jadę tam do ciebie. Sushi, bo czekaj, bo tu kogoś widzę. Nie widzisz wcale. Nie ma mnie, nie ma mnie. No, stały się. Sushi, bo. Ale żeś zgarnął, po co ty w ogóle tam biegłeś? Hej, mój kolega ma czołg, zabije go karabinem, stary. Może pistoletem na wodę jeszcze. Żadne tego czołga. Stary, może jeszcze pistoletem na wodę, żeś fajerwerkami mnie to jest, żeś... To stary, lepiej się przygotuj, bo mam helikopter. Mogłeś mnie przestraszyć, mogłeś wyskoczyć i mi zrobić krzywdę. Musisz już na działku przesiąść, co? Bo będziesz płakał zaraz. Płakał jak dziewczynka. Ha, czekaj. Będę płakał niczym so. O ja cię, mój towarzysz tutaj zostawił mojego czołga w tego. Czekaj, czekaj. Fuck, co to jest, kurde. Ohoho, strzeliłem na ślepo, powiem wam. Się trzeba sprawdzić, czy oni tu przypadkiem nie rozbrajają. Jakieś są szyby i takie inne. O ja cię. No ja zabił mnie, kurde. Gnój jeden. No jak to kto miałby cię zabić? Nie, bo się ogonem o budynek zahaczyłem, nie mogłem tego. Nie mogłem normalnie wyprostować skrzydeł. To twoje pudełka od pizzy jakoś tak sobie się sprawują, co?
Czekaj, stary, to są twoje pudełka, stary, ja nie wymyślałem, że skrzydełkami KFC można, stary, dodać... Skrzydełkami? Jakimi skrzydełkami? Stary, weź ty się, kurde! Stary, powiedziałeś, weźmiesz, jak masz całe skrzydełka KFC na świecie, to możesz mi dolecieć na księżyc. Stary, pamiętam to. Pamiętam to, ale stary. Ale Sushibo, o ja cię pierdzięczę. Patrz, wygrywamy, Sushibo. Oj, ktoś chyba nie ma tutaj tego, smoków. Ja dostałem. No ty kurde, skubany. Wykonał manewr Wasilia. Wasilii. Jak jest ten? No i gdzie teraz uciekniesz? Teraz ja nie ucieknę, ja biegnę po twoje bazy. Biegnę po twoje punkty, żeby je wysadzić. Zrobić ci kuku w bazę. Ja już po ciebie biegnę, Sushibo. Ty, kurde, koleś wyskoczył na spadochronie, a żeby go... Ja dojadę go, gdzie jesteś? Żeby go piorun świsnął. Gdzieś musiał wylądować, wiesz? Powiem ci, że lamerski serwer żeś wybrał. Najgorszy, nie na kim grałem. Nie jest lamerski serwer, to jest... Naprawdę najgorszy, na kim grałem, ci powiem. Stary, nie. Zero ludzi. O, pograjmy na tym serwerze, jest tu zero ludzi, ale będzie fajnie. O. Co? Znajdź taki serwer, żeby mnie nikt nie mógł zabić. Ja pomyślałem, tylko jeśli nikogo nie będzie w przeciwnej drużynie, nie zginie Nexus. Ta, weź. Bierzmy serwer pusty. Ja powiedziałem sobie, że ten... A, ciota jesteś. Weź, ale zobaczysz, co za koleś? Zobaczysz, zaraz, jak ja czołgiem cię zaraz zmiażdżę. Ja tu lecę helikopterem. No weź helikopterem, tylko że... Wiesz, co ja robię na twoje helikopterem? Ja jestem małym ptaszkiem, stary. Zwinny jak ważka. Zwinny niczym skorpion, przewija się między budynkami. Ojojoj, twarz czołg dwa razy nie trafił? Już... Kurde, kto go naprawia? No niemożliwe, że jest stalowy jak czołg. No, dziwne, ja myślałem, że czołgi są zrobione ze surowców wtórnych. Czekaj. O, wybuchł. A ja mam takie coś, co naprawia czołg. Oj, chyba coraz, jak głośniej coraz pipczy, to chyba nie naprawia, co? Nie. Fak, dostałem. Zginąłeś? Nie, helikopter tu jest. Cześć, są. Aj, kurde. A dostałeś co po twarzy, dostałeś. Ale ty też dostałeś, po ryju. Dostałeś, Nexus. Ze śmigiełka. Ej, stary, ze śmigiełka. Dobra, to... Patrz, to stary, kto ma najlepszy wynik. Stary, weź się, nawet schowaj się z tym. Dobra, to my będziemy kończyć to nagrywanie, bo jest... No, będziemy kończyć, bo to jest taka próbka tego, co my może nas czekać w przyszłości. O, dokładnie, Sushibo ma tu spoiler wam robi. Nie będę robił spoilera, ale jeśli się nie uda, jeśli wszystko nie wyjdzie, to może tak być niestety. Jak to się nie uda? Ty stary, może, idź grać w jakieś budynki, no. Weź idę SimCity 5, polecam SimCity 5. Weź się, stary, zamknij. No. Dobra, trzymajcie się. Trzymajcie się wszyscy, pa pa. Hejo.